Dzień dobry. Czy mnie słychać i czy mnie widać? O, super. Powiem szczerze, że czuję się trochę jak za czasów nauki zdalnej, gdzie uczestniczono jakby w seansach spirytystycznych, że prowadzący gadał, a reszta schowana. Fajnie, że piszecie. Liczę właśnie dzisiaj na kontakt z wami. Przedstawię się może. Jak będzie coś zacinać, proszę mi powiedzieć, to ja wtedy przejdę na sieć komórkową, bo teraz jestem na światłowodzie i generalnie powinno być ok. Jestem nauczycielką informatyki. Jestem to nauczycielką informatyki już wiele lat, no ale dodatkowo bawię się tym, czego uczę. No i dzisiaj chciałam was zaprosić na takie warsztaty w zasadzie, nie żaden pokaz, emulatorów. W ogóle w zasadzie ten tytuł emulatory to tylko też dla ściągnięcia was, no bo być może jest sporo z was nie wie, cóż to takiego emulatory. Liczę też na wymianę doświadczeń, także proszę pisać. Zerknę tylko na czat. Na razie się witamy. Dobrze. Tytuł dosyć intrygujący. Emulatory twojej pomocnicy w laboratoriach przyszłości. Mamy dużo sprzętu i tam w reklamówce było napisane, że nie zawsze tego sprzętu jest wystarczająca ilość. Dlatego postanowiłam pokazać wam to, co odkryłam kiedyś, to, co odkrywam nadal. I na początku program naszego spotkania. Jakie są zalety pracy z tymi wirtualnymi odpowiednikami posiadanych urządzeń w szkole? Pokażę różnego rodzaju zasoby na stronach. Na pewno kilka z nich znacie, dlatego po przedstawieniu programu będzie króciutka ankieta, w której chciałabym was poprosić o zaznaczenie na skali poziomu znajomości tych rzeczy, o których zamierzam powiedzieć. Pokażę też inne przydatne strony współpracujące z robotami i płytkami mechatronicznymi. Być może ich nie znacie, być może znacie nawet lepiej niż ja, ale patrzę tutaj, nie widzę, ile nas jest osób, więc myślę, że na pewno sporo osób będzie takich, którzy już to znają. No i oczywiście na końcu pomysły na wykorzystanie emulatorów w realizacji zajęć różnego rodzaju i tutaj też chciałabym zwrócić uwagę na korelację międzyprzedmiotową. No i teraz może przed jeszcze ankietką definicja, co to jest w ogóle emulator. Generalnie, tak jak powiedziałam, ten tytuł wzięłam po to, żeby was troszeczkę zaintrygować. No szkoleń jest teraz bardzo dużo. No i często jest tak, że wszyscy już mają tych szkoleń dosyć. No i dlatego mówię, skoro napiszę emulatory, a nie symulatory, które często niewiele się różnią, a nawet w niektórych przypadkach są identyczne, być może zachęcę więcej ludzi. Tutaj taka definicja od Kamila Folgi, który stwierdził, że emulatory to działają one jak urządzenia wirtualne i są po prostu dokładną cyfrową repliką tych urządzeń. Natomiast symulatory naśladują zewnętrzne urządzenia, ale tego sprzętu rzeczywistego nie wizualizują. No, na pewno spotkaliśmy się w życiu z różnego rodzaju symulatorami, chociażby podczas ćwiczeń na różnego rodzaju środkach transportu. Także myślę, że ta definicja wystarczy. I teraz link do Mentimetra, o którym mówiłam. Można ten link bezpośrednio sobie wgrać, albo można też zastosować tutaj, posłużyć się linkiem menti.com, a później dopiero wpisać kod, ale myślę, że jak klikniecie w link, będzie szybciej. I ja za chwilę pokażę wam. O, już widzę tutaj sporo osób. Wpisuję. OK. Powiem wam, że
Generalnie na Click Meetingu jestem po raz drugi w życiu jako prowadząca. Pierwszy raz to było w 2014 roku, więc generalnie jest to dla mnie pewnego rodzaju nowość. Trochę się zmieniło od tamtego czasu i nie widzę na przykład, ile osób jest tu obecnych dzisiaj na spotkaniu. O, tutaj chyba widzę, uczestnicy jest, trochę niedowidzę. 78 osób na 500. Dobra, no to mogę trochę poczekać, bo na razie widzę, mam 30 odpowiedzi. Nie będę zdradzać. U mnie zacina się dźwięk i obraz, u was też tak jest. Okej, to znaczy ja widzę siebie dobrze. Nie ma u mnie takiej żadnej zawiechy. Przetestowałam to wcześniej z Krzysiem. Okej, dzięki bardzo za odpowiedź. No nieraz z tą siecią może być w sytuacjach odbiorców różnie. Natomiast tak jak powiedziałam, doczekałam się wreszcie światłowodu i czuję się troszeczkę bardziej komfortowo. No ale różnie może być, nie ma co zapeszać. 53 osoby. Ja liczę na to, że więcej osób tutaj odpowie. Dlaczego? Jest to dla mnie ważne, bo jeśli zobaczę, że znacie coś bardzo dobrze, skupię się po prostu na innych rzeczach. Przygotowałam na dzisiaj sporo rzeczy i myślę, że nie ma sensu tracić czasu na rzeczy, które będą dla was bardzo znane. 55 osób odpowiedziało. To ja już może udostępnię, żebyście widzieli. Odpowiedzi. Jeszcze poczekamy chwilę. Tinkercad. Widzę, że najbardziej tutaj jest to rzecz dla was, rzecz wam znana. Nie wiem z kolei, czy znana ze względu na druk 3D, czy w ogóle znana ze względu na całość tego portalu, który jest bardzo wszechstronny, dla mnie jest wspaniały i po prostu go uwielbiam. Zresztą ostatnio jeden z moich uczniów, jak założyłam klasę na Tinkercadzie, to klasa czwarta, Piotrek powiedział, że on kocha Tinkercada. Tak, super. Uczniowie, tak, głównie 3D. Tak, i Arduino widzę. Dobra, dzięki. No, czyli tu możemy się skupić dzisiaj na tych obwodach, bo jedna z osób napisała, że Arduino. Dobrze, mamy 58 odpowiedzi. Jak widzicie tu na dole, nic się dalej nie rusza. Mimo, że jest nas więcej, więc zostawimy tutaj już tą kwestię Mentimetra. MakeCode dosyć mało, spodziewałam się, że więcej osób, porównywalnie z robotem Reborgiem i Bebotem. I robot Blockly też podobnie, a później MakeyMakey. Super. O MakeyMakey miała webinar Beata Sidło. Nie wiem, czy oglądaliście ten webinar, w razie czego jest do obejrzenia w necie. Dlatego za dużo o MakeyMakey nie będę mówić, chociaż wspomnę z uwagi na przetłumaczone karty skreczowe. Dobrze, planujemy webinary tylko Arduino. Okej. Arduino mam, ale nie znam, więc ja postaram się pokazać, gdzie można to Arduino poznać. Dobrze, to zatrzymam teraz. Ojej, zatrzymałam udostępnienie ekranu, a zniknęła mi preska. Nieźle. Dobrze. W takim razie wyrzucam już teraz tego Mentimetra. I zaczniemy bawić się pierwszym z tych emulatorów. To jest emulator do Bebota.
Zmienię tylko ekran na ten ekran. OK. Krzysiu mi wgrał prezentację, słuchajcie. I teraz zalety tych wszystkich. Nie przejdziemy do Bibota, to jeszcze zalety. Słuchajcie, emulatory. Przede wszystkim rzecz darmowa. Mamy je zawsze pod ręką. Nie trzeba do nich sprzętu. Możemy oczywiście fajnie sobie potestować i testować do końca. Ja jestem fanką różnego rodzaju design thinking, metod projektowych, UX-era, dlatego wydaje mi się, że takie testowanie ma olbrzymią wartość tutaj edukacyjną. Dzieci generalnie, zresztą nie tylko dzieci, boją się używać prawdziwego sprzętu, myślą, że coś się zepsuje. Natomiast tu możemy cały czas kręcić się w kółko, jeśli coś nam się nie uda, wracamy do prototypu i jeszcze raz próbujemy tą rzecz naprawić. Bardzo były te wszystkie symulatory przydatne mi podczas nauki zdalnej. Generalnie one uratowały mi życie, tak oczywiście żartując nieco. Wiadomo, potrzeba było nowej tematyki, nie chciałam tego prowadzić metodą żadną wykładową, więc stwierdziłam, że jeśli pokażę takie rzeczy, na których oni mogą działać, to oni sobie poćwiczą to, co później będą trenować, jak wrócimy do szkoły. I faktycznie, jak wróciliśmy do szkoły, jak im dałam te roboty, to oni generalnie mieli już obsługiwać i roboty, i płytki mechatroniczne. Okej, na czacie tutaj też próbuję śledzić wszystko. No i oczywiście różnorodność. Wypisałam tych emulatorów dosyć sporo i tak powiedziałam, zaczniemy od Bibota. Bibot według na skali, którą żeście mieli, podaliście gdzieś tak 1/3 znajomości tego Bibota. Ja generalnie zaczęłam właśnie pracę z symulatorami, emulatorami od Bibota. Dlaczego? Bibot jest super robotem, nie tylko dla klasy 1-3, ale również dla starszych. Prowadziłam kiedyś warsztaty w Szczecinie dla dzieci chyba od klasy 4 wzwyż i taka pszczółka w wersji offline'owej z różnego rodzaju matami po prostu wzbudziła niesamowity zachwyt. Jak pracowaliśmy? Tą pszczółkę miałam, tak jak powiedziałam, w wersji offline'owej, rzeczywistej, ale do tego miałam zakupioną matę. Na tutaj stronie macie również masę mat. I chciałabym, żebyście teraz, ja oczywiście je wstępnie pokażę, pomyśleli, do czego takie maty mogą mieć zastosowanie przy nauce nie jeszcze przedmiotów może, ale konkretnych tematów. Troszeczkę podpowiedzi znajdziecie na Wiki Mistrzowie Kodowania, gdzie generalnie opisałam tego Bibota i opisałam, stworzyłam różnego rodzaju scenariusze do nauki różnych przedmiotów. Okej. Czyli tak, no tutaj wiadomo, mamy literki i na przykład pszczółka może, jadąc tu po trasie, realizować sobie różnego rodzaju, składać sobie różnego rodzaju wyrazy. Wrzucę wam link teraz do tego Bibota. Jeśli jesteście na laptopie, możecie, chociaż generalnie to też działa na smartfona, chociaż troszeczkę może by było ciężko z takim małym ekranikiem, ale w zapowiedzi naszego webinaru było powiedziane, że co zrobić właśnie, jak robot jest tylko jeden, taka mała pszczółka. No więc moi uczniowie, co prawda u nas komórek nie można używać na przerwę, na lekcjach można. Mamy to szczęście natomiast, że mamy tablety. No i na tych tabletach, które mam 10 sztuk, a mojej grupy z informatyki pracuje dosyć komfortowo, jest ich właśnie około 10, mogą również programować taką pszczółkę na tabletach. Tak, Biboty klasy 1-3. No to słuchajcie, przeklikajcie sobie teraz pozostałe rzeczy, a ja w międzyczasie będę też tłumaczyć, chwalić się, do czego ja używam tych wirtualnych mat, do jakiej tematyki. Wasze pomysły mogą iść na czat. Tu mamy karty
związane z już z poznawaniem środowiska, tak? Jak najbardziej widać, że można sobie potrenować jazdę po mieście, poznawanie miasta, co się w tym mieście znajduje. Następnie mamy ulicę, w zasadzie drogę, która prowadzi przez jakieś fajne wiejskie tutaj tereny. Oj, coś tutaj, okej, okay, jest okej. Okay. Dobrze. Następnie mamy różnego rodzaju kostki domina, nawet powiedziałabym, do liczenia. Różnego rodzaju, a nie widzicie, no właśnie, bo mi przed chwileczką, moi drodzy, pojawiła się informacja, że jest problem z udostępnianiem, także momencik, tak jak wam powiedziałam, mam tutaj udostępnianie ekranu i otwieram drugie. Okay. Dobrze, teraz powinno być, tak? Tylko mi się bardzo małe pokazuje, czy widzicie to dobrze, czy jest troszeczkę malutkie, okej. Okay. No i właśnie na taką tutaj z wami wymianę informacji liczyłam. Małe. Zmień ekran. To ja, słuchajcie, w takim razie proponuję wam, żebyście otworzyli to u siebie, tak? Bo generalnie nie chciałabym, żebyście mieli ten dyskomfort. Wcześniej przetrenowałam to z Krzysiem, ale faktycznie były te rzeczy małe. Może to dlatego, że jestem na drugim ekranie. Spróbuję go wrzucić tutaj. Nie, to nic nie da. Czy teraz jest lepiej, czy nie? Która to mapa? Ja mapy pokazuję wszystkie, które możemy rozwijać. Okej. Tak, 12 zielonych mapek, tak? Nawet ich nie liczyłam. 13 w sumie, tak? Dobra, dzięki bardzo. To poproszę, słuchajcie, o jakąś informację zwrotną. Pokazałam na razie tą wędrówkę po polach. Tu macie jeszcze możliwość różnego rodzaju osi liczbowych z jakimiś tam liczbami. A ta mapa bardzo mi się przydała do zajęć, które prowadzę z młodzieżą z Ukrainy. Dlatego, że mam dwie klasy przygotowawcze. No i wiadomo, na wprowadzenie oni musieli poznawać szkołę. W związku z tym poznawaliśmy tą szkołę sobie również wirtualnie, wprowadzając od razu słownictwo, gdzie się co znajduje. Okej. Bardzo się cieszę, że ktoś tego nie znał. Tu macie kolory. Ja też uczyłam kiedyś plastyki. Tak się zdarzyło, że podyplomowo skończyłam plastykę i muzykę. No i stwierdziłam, że to jest świetna rzecz, nie tylko do nauki matematyki, ale również do nauki o kolorach, o barwach w zasadzie, mówiąc fachowo językiem plastycznym. W związku z tym kombinowaliśmy tutaj, żeby ta pszczółka sobie jeździła i na przykład tworzyła barwy pochodne, znajdując się na poszczególnych kwadratach. I teraz tak, w jaki sposób ta pszczółka się porusza, bo cały czas mówię o mapach, natomiast nic jeszcze nie powiedziałam, natomiast poruszania się. Tu macie przyciski, to wszystko jest zresztą tu na dole opisane. Go klikamy dopiero wtedy, jak ustawimy tej pszczółce trasę. Trasa oczywiście ustawia się poprzez klikanie tych pomarańczowych strzałek. I oczywiście możemy sobie w pewnym momencie, jeśli coś nam się nie uda, zrestartować wszystko. To jest bardzo fajny też przycisk pauzy. Pauza jest potrzebna na przykład, jeśli chcemy stworzyć jakieś imię,
Może to zrobimy teraz. I powiedzmy, że chcemy, no ja mam na imię Iwona, no więc sobie zrobię może od Iwy. Ustawiam sobie, bo to można też tak ustawiać. No i teraz musi dojechać do literki W. W związku z tym, i tu będzie świetna rzecz, bo pszczółka może oczywiście obrać różne trasy. Niektóre dzieci mogą napisać, mogą powiedzieć, że najpierw powinna skręcić w lewo, prawda? I zobaczcie, od razu nam ta strzałeczka się w lewo pojawia. Później może też skręcić w lewo albo iść prosto, tak? No ja powiedzmy dam prosto. No i później oczywiście musi iść prosto. O właśnie, za chwileczkę powiem na temat poruszania się pszczółki, dlatego że ja zauważyłam, że sterując takimi wirtualnymi robotami, na przykład jak jest to słynne zadanie z muchą, to mówimy góra, dół, prawo, lewo. A nieraz jak są skręty, to mówimy tylko w prawo, w lewo i do przodu, prawda? Więc być może jak się przejęzyczę, to proszę mnie poprawić. No i teraz w dół, tak? No i teraz oczywiście go. O, nieźle, zrobiłam dobrze. Widzicie, to jednak nie było to, o co chciałam. Człowiek się uczy na błędach. Czyli tutaj, moi drodzy, trzeba zawsze na to zwrócić uwagę. Czy nasza pszczółka ma tą opcję, że tylko skręt prawo, lewo i do przodu, czy ma również opcję do góry, na dół, lewo i prawo. OK? Tak, właśnie tutaj już mnie ktoś poprawił. Super, no to jak widzicie, testowanie może być bardzo przyjemne. Przy okazji nauczymy dzieci kierunków. Patrzę, czy jeszcze macie jakieś pomysły na tą pszczółkę, żeby za długo się nie wczuwać, no bo mamy jednak troszeczkę tutaj ograniczony czas. Zakończę już udostępnianie tego ekranu i przejdziemy do naszej prezentacji, tak, z powrotem. Aha, jeszcze jedno, bo ja zaczęłam wam mówić, że to w takim razie wam wrzucę informację, że BeBot oprócz tego, że ma emulatora, to jeszcze nawyki mistrzowi kodowania, która ta strona powstała na samym początku istnienia firmy. Wrzucę wam link na czacie. Jest cały rozdział o BeBocie, ale nie tylko. Napiszcie, czy znacie tą stronę. Strona jest świetna, bo opisuje scenariusze do i BeBota, Dasha i Dota. Oczywiście też masa scenariuszy skreczowych, Packet Code, App Inventor, Greenfoot, mBlog i tak dalej. Okej, no to kto nie zna, słuchajcie, bardzo, bardzo zachęcam. I tam są właśnie te scenariusze do BeBota, o których wam mówiłam. Dodatkowo tutaj dla was przygotowałam też stronę w Pinterestie. Pinteresta na pewno znacie i też wrzucę to na czat. Nie chcę tego rozwijać, bo tak jak powiedziałam, może być mało czasu. I tam są przypięte no naprawdę olbrzymie zbiory, katalogi w zasadzie dotyczące pomysłów na BeBot. Okej, to z BeBotem kończymy, jedziemy dalej. RoboBlockly. Sporo osób pisało, chociaż porównywanie do BeBota, że go zna. Dlaczego mi się RoboBlockly podoba? Generalnie ja zaczęłam się z RoboBlockly bawić całkiem niedawno, dlatego scenariusze z Juniora nie działają. Dobra, dzięki Jasia. To ja sprawdzę i zgłoszę w razie czego. Dlaczego ja lubię te wszystkie rzeczy z godziny kodowania? No dlatego, moi drodzy, że można sobie mega podglądać te wszystkie postępy uczniów. I znowu do was pytanie,
czy macie konta na kod.org nauczycielskie? Kto ma, może napisać. Tak, co prawda teraz poleci dużo tak, ale przynajmniej sporo osób też nie ma. Super. Dlatego się pytam, że warto by było tutaj pokazać, jak to konto nauczycielskie się tworzy i dlaczego ono jest takie świetne. Dobrze, to w takim razie ja udostępnię ekran. Już tutaj się widzicie, nauczyłam przełączać ekrany. Dobra. I mam tam kod.org i mam też właśnie stronę. A przy okazji jeszcze wam pokażę to, co przed chwilą mówiłam. Sobie kilka zakładek włożyłam. Tu macie tego Bibota z Pinteresta. I każda tutaj karta kliknięta daje nam masę dodatkowych rzeczy. Także naprawdę mega fajna rzecz. Dobra, wiki możemy zamknąć. To teraz kod.org. Jak pracować z tym kod.org? Był kiedyś kurs taki e-twinningowy, tygodniowy na temat kod.org. W zasadzie one są cały czas, więc jak ktoś chciałby więcej wiedzieć, to proszę, może się tam zapisać. Tygodniowe kursy e-twinningowe też się pisze. Natomiast jak to wygląda z tej pozycji? Powiększę troszeczkę ekran. Dobra. I teraz zobaczcie. Zaloguj się. Oj, żeby mi tylko ten deszcz tu nie zrobił psikusa. No i się wcześniej już zalogowałam, dlatego tutaj wystarczyło kliknąć zaloguj się. I teraz na moim pulpicie, to jest mój pulpit, mam tak zwane sekcje. To są klasy, które założyłam. Tutaj są jeszcze klasy zarchiwizowane. Jest ich sporo, bo tak w ten sposób działam już od dawna. Każdą klasę mogę sobie wyedytować, czyli sekcje. I później mogę sobie ustawić też sposób logowania, czy to jest obrazkowy sposób, czy słowny. Mogę przypisać im kurs, ale nie muszę, bo mogę też zdecydować później. No i mogę pozwolić współpracować ze sobą, czyli programować w parach. No i oczywiście blokada sekcji. Dlaczego to jest takie fajne? No bo teraz powiedzmy ja sobie trzecia D może nie miała, ale wydaje mi się, że piąta E miała, więc ja klikam na uczniów. Tak, to jest na kod.org. Bo tutaj się ktoś pyta. Och, trochę dalej. To słuchajcie, mam imiona, na szczęście bez nazwisk, mogę wam pokazać. Klikam postęp i teraz mogę sobie sprawdzić, że na przykład z klasycznego labiryntu, klasa 5E, poszczególne osoby, które na przykład, i to jest super rzecz na indywidualizację nauczania, bo niektóre dzieci pracują szybciej, no i trudno ich zająć, prawda? Więc jak najbardziej ja zawsze przypisuję dzieciom jakieś tam kursy, które wydają mi się odpowiednie na ich poziomie. Zobaczcie, robili już takie rzeczy. No i wtedy sobie sprawdzam. To nie jest absolutnie na żadne oceny. Oczywiście no, na szóstki może być, jak ktoś zrobi, na piątki też, ale nie ma, że ktoś nie zrobił i dostaje, prawda, jakąś gorszą ocenę. Także bardzo polecam. Słuchajcie, jak utworzyć taki konto nauczycielskie? To zaraz na samym początku jest napisane i myślę, że jeśli ktoś będzie bardziej tym zainteresowany, może sobie tą wiedzę wyszukać, bo no mamy tylko godzinkę i nie chciałabym, żebyśmy mówili tutaj już o takich szczegółach dotyczących właśnie kont nauczycielskich. Generalnie ja wszystkich nauczycieli zawsze... Aha, bardzo dobre pytanie, jak logują się uczniowie? Moi drodzy, uczniowie logują się w dwojaki sposób. Ja może wrzucę tutaj teraz drugi ekran z inną przeglądarką, gdzie jestem niezalogowana.
I teraz code.org. Można zacząć tak całkiem od początku. To są w zasadzie trojakiego rodzaju tu sposoby logowania. Zaloguj się. I uczniowie zamiast e-maila i hasła wprowadzają kod sześcioliterowy lekcji, który nauczyciel pisze na przykład na tablicy. To jest naprawdę super sprawa, no bo trudno, żeby dzieci wpisywały w pasek adresu małe całe te rzeczy. Tam jest join chyba, code.org i tak dalej, już dokładnie nie pamiętam, bo ja zawsze każę im się logować kodem sekcji. Podobnie jest na Tinkercadzie. Okej, czy ja nie widzę na... ja tu mam wyświetlone, że udostępniam wam. Może jeszcze raz pokażę. Słuchajcie, w takim razie zmienię ekran i dołożę ten code.org tutaj. Dobra, to nie chcę wam... wyloguję się w takim razie. Iwona, bardzo się cieszę, tak? Widzimy twój pulpit, po prostu... Aha, wejdziemy tak, faktycznie na boku nie widzę, faktycznie jest cyfrowy. Kiedy wejdziemy na twoją stronę Jeszcze raz, Krzysiu. Kiedy wejdziemy na twoją stronę Pinterest, to nie widzimy pinów, nie widzimy, widzimy pustą tablicę. Aha, ale z Pinterestem tylko, tak? Tak. Aha, okej, okay, dobrze, to ja to wyjaśnię. Dzięki, myślałam, że tego, co teraz wyświetlam, nie widzicie. Dobra, słuchajcie, wszystkie te materiały, o których... Aha, były przez chwilę, ale zniknęły. Dobra, zaraz wejdę na... tu jest Pinterest. Widzicie, ja cały czas je widzę. Być może coś jest udostępnianie, muszę sprawdzić, tak? Bebot. Okej, okay. Sprawdzę tutaj, w tym miejscu. Uzyskaj pomoc. Nie, tu nie ma ustawienia, chyba że w ustawieniach po prostu. Słuchajcie, to zrobimy tak. Ja mam zamiar opisać wszystko, o czym dzisiaj mówię, na blogu. Być może ktoś słyszał o nim, Cyfrowi Tubylcy. I tam będziecie mieć wszystkie linki z dzisiejszych zajęć do wszystkich emulatorów, no i tego Bebota oczywiście sprawdzę, czy tam czasami nie ma jakichś ustawień, że po prostu tu zniknęło wam to, co chcieliście widzieć, ok? Dobra, teraz a propos wiadomości, kiedy się to wszystko pojawi, zamierzam to zrobić poprzez cyfrowy dialog, to znaczy ogłoszę na stronie cyfrowego dialogu, że taki wpis już jest, można też zajrzeć na mój profil Iwona Cugiel albo Cyfrowi Tubylcy, też moja strona i tam będzie właśnie informacja, że taki wpis już się ukazał. Dobrze, jeszcze nie skończyłam z tym code.org, bo troszeczkę z tym Pinterestem chciałam potrenować, więc jeszcze wam tu pokażę. Ja się specjalnie wylogowałam, żeby wam pokazać to logowanie. Tak, i tu właśnie wpisujemy kod sekcji. Zobaczę, czy miałam jakiś skopiowany. Nie, nie miałam żadnego skopiowanego, więc niestety tutaj wam nie pokażę. W każdym razie, jak wejdziecie na ten kod sekcji, no to będziecie widzieli po prostu nazwy, a raczej nie wy, a dzieci, swoje imiona. I w takie imię trzeba kliknąć i generuje się hasło obrazkowe, w które trzeba po prostu też kliknąć go i w ten sposób jest się na swoim koncie. Także polecam właśnie poprzez klikanie, wpisywanie kodu sekcji. To jest najprostsza rzecz dla dzieci. A resztę to naprawdę warto sobie poćwiczyć, przeklikać, gdyż no nic nie... Practice makes perfect, jak to mówią, prawda? Dobrze. To wracamy teraz do naszej prezentacji. Okej. I następne w prezentacji mamy RoboBlockly. Też sporo osób tutaj pisało, że RoboBlockly znają. Ja
ja pokazałam przed chwilą tylko z tego kod.org, jak powstaje konto, w zasadzie jak się dzieci logują do konta na kod.org, gdzie można sprawdzać ich podstępy. Natomiast tu chciałam Wam jeszcze pokazać na Hour of Code właśnie możliwość nauki matematyki poprzez różnego rodzaju kombinacje z takimi robocikami malutkimi. Przy okazji niedawno, o jest, klikając na zdjęcie pojawia się, dobrze, czyli wszystko jest ok z tym Pinterestem. Bawiąc się niedawno z tymi robocikami, zobaczyłam, że możliwość dokładania robotów jest dopiero wtedy, jak się człowiek zaloguje. W związku z tym ja pokażę Wam, że takie konto też warto sobie założyć i wbrew pozorom nie jest to konto tożsame z kontem kod.org. Ja tu jestem zalogowana innym kontem, kontem nauczycielskim, kontem szkolnym. Oczywiście można na tym samym adresie, z tym, że musicie wiedzieć, że na Hour of Code są również różnego rodzaju projekty tak zwanych partnerów. I w związku z tym, jak chcecie na przykład jakiejś sekcji przypisać jakiś kurs, to często jest tak, że no tego kursu po prostu nie ma przy wyborze. Dlatego ja sobie założyłam tutaj następne konto i też mogę się tutaj bawić. Bawić się sprawdzając dystans dla robocików, ale może Wam puszczę coś trudniejszego. O, to jest to, o czym mówiłam, że póki nie byłam zalogowana tutaj na tym Roblockli, to niestety nie mogłam dokładać robota. To jest świetna rzecz, tylko troszeczkę jeszcze się ładuje, plus jeszcze chcę Wam to powiększyć. Rozumiem, Krzyś, że mnie że mnie słyszysz i tego typu tutaj powiększanie jest celowe, ok? Dobrze, zobaczcie. Oczywiście taką stronę można sobie przetłumaczyć na polski, jak ktoś woli. Ale ja zawsze zachęcam do tego, żeby posługiwać się językiem angielskim, dlatego że no przy okazji ćwiczymy jednak ten angielski, tak? Świetny opis, możemy dodawać roboty, tak jak mówiłam, po zalogowaniu i możemy kontrolować każdy ruch robota pojedynczo, oczywiście dzięki odpowiedniej kolorystyce. Te wszystkie tutaj przyciski dodatkowe są z lewej strony na dole. Może ja też Wam wrzucę, mimo wszystko, że obiecałam Wam linki na poście, to warto się też pobawić teraz. No i teraz zobaczcie, możemy sobie dzięki ustawieniom odpowiednim wyznaczyć pozycję początkową takiej tutaj takiego robocika. Możemy, macie tu pozycję początkową, możemy ustawić im kąt początkowy. I teraz jakbyśmy chcieli ustawiać kąt, to zobaczcie, jak kliknę na ten kąt, to podobnie jak w Scratchu też pojawia nam się taki zegarek. No i teraz oczywiście mogę go sobie zmieniać, tak? Czyli jak sobie ustawię, albo możemy też od razu wpisywać, nie musimy się bawić tym zegarkiem. No i dzięki temu, że dodałam sobie tutaj kilka robotów, mogłam się bawić w zadanie, które było tam do zrobienia na Roblockli, że trzeba było ustawić, był tylko jeden robot, trzeba było dołożyć trzy kolejne. I następnie dla każdego robota trzeba było ustawić odpowiednią odległość, bo one miały dojechać do określonego miejsca, tak? Tak jak powiedziałam, trochę mało czasu mamy na to wszystko, żeby się, o jest, do jasno-niebieskiej linii pojedynczo używając różnych bloków napędowych. Drive Angel, tu coś widzę. Aha, to nie było jeszcze moje, to też dzieciaki robiły. To wszystko, moi drodzy, się zapisuje, ale w pamięci kasze podręcznej, także no, podobnie zresztą jak jest na MakeCode. Także
Jak się nie ma konta, no to niestety, ale to zniknie. Dobrze, wracamy do naszej prezentacji. Okej, widzę, że tu pozdrowienia też przy okazji się pojawiają. Wszyscy dla pana Krzysia, rozumiem Krzysia, fani ze Szczecina i nie tylko. Krzysiu tutaj ma znajomych w całej Polsce. Moi drodzy, świat Riborga. Napiszcie tylko, czy widać ten świat Riborga odpowiednio, czy... A, Asia, dziękuję bardzo, dziękuję. Okej, dobrze. Tam kilka osób, znaczy kilka, jedna chyba 0,4% znajomości wyszło. W związku z tym, nie 1,4, tylko 25% znajomości na 6. W związku z tym no, trochę osób Riborga nie zna. Nie wiem, czy wiecie, że Riborg jest projektem Adama Jurkiewicza. Adasia pewnie Jurkiewicza znacie i wiecie, że jest fanem Linuxa i jest fanem Pythona i napisał mega świetne książki. No bardzo podziwiam, bardzo często z nich korzystam, no ale też zrobił dużo dobrego właśnie jeśli chodzi o ten świat Riborga. Dlaczego to jest takie fajne? Tak jak mówiłam, uratowało mnie to też troszeczkę na nauce zdalnej. Robot sterowany blokami, otworzę może ten link i pokażę jak to wygląda. Jak można się bawić i oczywiście wrzucę wam znowu link na czat, żebyście mogli się pobawić. A już wrzucony przez Krzysia, super. W związku z tym zmieniamy tutaj ekranik i powiększymy go troszeczkę. Cały opis, jak ten Riborg się porusza po planszy, a tych plansz też jest sporo, podobnie jak w Bibocie i można, uwaga, dokładać swoje plansze, co jest też mega fajną sprawą dla dzieci, które mogą rozwinąć swoją kreatywność. Cały ten opis działania jest na stronie właśnie Abix Edukacja, gdzie jest mowa o świecie Riborga. Tam jest kilka tutoriali. Bardzo przystępny sposób. Adam opowiada o tym, że tych plansz jest nawet więcej niż w Bibocie. Zobaczcie, masa. I to są też dołożone przez ludzi, nawet w ramach programu Enter. Zobaczymy, co tam zadziałali. No okej. Tu jakieś już wypasione. Oczywiście celem tu tego symulatorka jest przekierowanie robota w jakieś konkretne miejsce, doprowadzenie może do jakiegoś konkretnego miejsca. A tu widzicie, nie wiem, aha, został mi program, czyli program zostaje po poprzednich tutaj działaniach, czyli zapisuje się w kaszę. Ja miałam zwykłą karteczkę, na której przeprowadzałam sobie robota, używając pętli, no i oczywiście tylko przesuwania i obrotu w lewo. Tu, moi drodzy, nie ma czegoś takiego, że pokazujemy jakąś odległość, on się po prostu porusza po kratkach, więc jak chcemy, żeby poszedł dalej, to musimy więcej tych kratek ruchu dołożyć. Taki program, i teraz chciałabym tak, o widzicie, ponieważ chcę, żebyście widzieli dużo, no to tak troszeczkę w górę, w dół zjeżdżam, chyba że mogę wam troszeczkę o, tak pokazać. Tu jak widzicie też można te niektóre rzeczy sobie dodatkowe poprzesuwać. Można sobie na przykład dołożyć informacje z opisem. I co jest dla mnie też istotne, fajnie jak się używa języka angielskiego z językiem polskim, a raczej polskiego z angielskim, bo wtedy macie opis tych kategorii w języku polskim,
Natomiast komendy oczywiście po angielsku. I znowu wartość dodana tego, że można sobie przy okazji ten język angielski poćwiczyć. Ja byłam w szoku, że dzieci z Ukrainy, które mam w klasach przygotowawczych, no tego angielskiego za bardzo nie znają. Mam nadzieję, że te nasze dzieci polskie troszeczkę więcej znają, więc jak weszłam im na ambicje, oczywiście nie porównując, i powiedziałam, że no uczycie się już powiedzmy te 4-5 lat, to warto by było ten język znać i nauczyć się chociażby dzięki informatyce i programowaniu. Robociki oczywiście możemy zmieniać. Możemy też dodatkowo, jak już mamy bloczki, zmienić te bloczki na Pythona. I teraz macie to samo, co było w bloczkach w Pythonie. Tylko że chyba niektórzy z Was samo życie. Okej, dzięki. Na pewno niektórzy z Was Pythona używają, więc nie jest to dla nich żadna nowość, tak? Dobrze. No i oczywiście mamy też dodatkowe opcje. I to jest właśnie ta świetna rzecz, mianowicie możliwość stworzenia świata. Tu trzeba wspomnieć, że błąd ortograficzny jest do poprawy. No i oczywiście tak w Minecrafcie można sobie świat z pliku, który stworzymy, załadować. Dobrze, zerknę na czat. Pozdrowienia, bardzo dziękuję za te wszystkie pozdrowienia. Pewnie trochę osób nowych jest. Ja liczę na koniec, zostawię troszeczkę czasu, żebyśmy mogli się wymienić też doświadczeniami, bo tak jak zawsze moim uczniom powtarzam, że ja absolutnie nie czuję się żadnym tutaj ekspertem i na pewno wielu uczniów moich w niektórych sprawach jest ode mnie lepsze. Mam takiego Daniela z klasy szóstej, który mnie przerasta w skraczy o głowę i wcale się nie wstydzę mu o tym mówić. Nie ma po polsku. Tak, po polsku nie ma, ale jest, komendy są w języku polskim, znaczy opis komend, natomiast te klocuszki są w języku angielskim, ale naprawdę warto. Okej, tu macie zmianę języka. No zastanawiam się, ale jeśli czegoś nie będziecie wiedzieć, naprawdę zapraszam na stronę Abix Edukacja, tam będziecie mieć na ten temat wszystko. Dobrze, to zmieniamy ekranik, wracamy do prezentacji. OK. Mamy Reborga, kolejna rzecz. MakeCoda. No, dosyć sporo osób z Was mówiło, że MakeCoda zna. Ale myślę, że no tak ogólnie można jeszcze przypomnieć niektóre sprawy. Być może też coś dopowiecie na czacie. Tak, jak najbardziej jest podobne do MakeBlocka, z tym, że ja dzisiaj nie będę używała MakeBlocka, bo BobbyBota też nie przyniosłam. Oczywiście otworzymy sobie tego MakeCoda. Może tego już sobie zamknę i roboty, żeby nie było za dużo. Patrzę na bok, bo tak Wam mówiłam, mam dzisiaj tą sytuację, znaczy zazwyczaj, że mam dwa monitorki. I teraz tak, jaka jest tutaj podstawowa różnica między, znaczy w zasadzie minus tego MakeCoda? Nie można tworzyć kont. Z jednej strony jest to minus, bo no jednak szanujemy w jakiś sposób swoją prywatność, no i sam fakt, że Microsoft, bo to jest oczywiście produkt Microsoftu, zbiera sporo danych, jesteśmy w pewien sposób no, zabezpieczeni, że te nasze dane gdzieś tam nie wędrują. No ale z drugiej strony jesteśmy zmuszeni nasze projekty zapisywać chociażby w jakimś folderze, albo w chmurze, albo po prostu w komputerze. Te wszystkie projekty zapisują się jako plik z rozszerzeniem HEX. Chyba to jest najpopularniejszy program do programowania mikrobita.
bardzo prosty, bardzo intuicyjny, z olbrzymią ilością samouczków dotyczących mikrobita. A muszę Wam przyznać, że no, zamierzam się wszystkie przerobić, ale tyle jest świetnych rzeczy jeszcze obok tego, że no, nie wiem, kiedy dam radę, być może w wakacje. Napiszcie może, czy korzystaliście z samouczków i ile Wam się udało zrobić. Może jakieś takie bardziej wypasione, na przykład właśnie te czujniki dotyczące temperatury, światła i tak dalej. Ja za chwileczkę pokażę jeden z symulatorów na stronie. Natomiast, no może właśnie, pokażę, jak to wszystko działa. Chociaż Beata już w zasadzie w mechatronicznych laboratoriach przyszłości pokazała ten program, omówiła go dosyć w sposób taki dokładny. Może właśnie wrzucę Wam jeszcze link do tych laboratoriów przyszłości, bo może ktoś będzie chciał sobie to obejrzeć. A Beatka tu naprawdę w sposób doskonały moim zdaniem. Tak, mikrobit super, ja też lubię pracować. A jeśli chodzi, ktoś jeszcze pisze o korelację, o komunikację z fotonem. Dobra, no to widzicie, to jest to, do czego wrzuciłam Wam link. Okej. A ja już zamknę. Dobra, to cóż, pokazujemy, jak to wszystko działa. Udostępnimy ekran. Mamy tutaj kilka projektów. Oczywiście, tak jak mówiłam, intuicyjne, czyli nowy projekt dodajemy za pomocą plusika. W każdy w jakiś sposób możemy go nazwać. I o to tutaj chodzi, żebyście takie podstawy podstaw znali, dlatego że ja pokażę za chwileczkę już gotowy projekcik z czujnikami temperatury i światła. To jest projekcik, który też jest w samouczkach, więc warto dzieci namawiać do korzystania z takiego samouczka. Te klocuszki podobne oczywiście jak w Scratchu, w sensie kształtu, na zasadzie jakiejś tam puzli. Muzyczka, bardzo prosta rzecz, gdzie możemy sobie rozwijając, zaprogramować coś. Oczywiście dwa podstawowe klocki podczas uruchamiania możemy coś ustawić, na przykład LEDy, ale można też LEDy już gotowe wybrać zamiast takich. No i oczywiście jak już coś mamy, to warto też zaprogramować. To już jak widzicie działa. Taki programik później pobieramy. Ja już mam mikrobit generalnie połączony wcześniej, bo się tym bawiłam. W związku z tym, jeszcze warto zawsze dołożyć, że na przycisk B po prostu albo czyścimy ekran i oczywiście też wyciszamy muzykę, tak? Zatrzymaj wszystkie dźwięki. No i jak widzicie, symulator działa już bez żadnego zarzutu. Możemy zawsze też go zastopować. Jeśli sparujemy, a mam sparowany, bo pojawiła mi się tu tylko opcja odłącz, to możemy pobierać bezpośrednio ten nasz plik hex na naszego mikrobita. Plik hex. Okej, fajnie. No to jeszcze zapraszam Roman później na ten post na cyfrowych tubylcach, gdzie będą wszystkie linki. Dlatego, że generalnie mój blog często ratuje mi życie,
bo ja tam gromadzę linki dotyczące no, różnego rodzaju tutaj treści, ale nie tylko informatycznych. I na przykład jak był Dzień Kryptologii, to miałam zgromadzone wszystkie linki dotyczące szyfrów, więc myślę, że tak najszybciej można do tego trafić. No troszkę taka, wiecie, autoreklama, nie? Okej, i teraz tak, pokażę jeszcze to pobieranie pliku, on bezpośrednio oczywiście mi się pobierze na mojego Mikrobita. Mikrobit tu funkcjonuje oczywiście jako zewnętrzny dysk. Pojawia mi się opcja sparowania, mimo że już miałam sparowany, być może miałam inny Mikrobit sparowany. No, zobaczymy gotowe pobrano. Mikrobit mam tutaj podłączony, więc jeszcze mogłabym wam pokazać, jak funkcjonuje ten, chociaż nie będę wam pokazywać, moi drodzy, bo strzegę swojej prywatności, a tam mam różnego rodzaju foldery nazwane, więc myślę, że jest to rzecz do ogarnięcia, a jeśli będziecie chcieli więcej, to naprawdę zapraszam na tutorial Beatki, Mechatroniczne Laboratoria Przyszłości. Dobrze, to zmieniamy ekranik, wracamy, moi drodzy, do prezentacji. Myślę, że tu więcej nie trzeba. Okej. Kolejna rzecz. A jeszcze tutaj widzę w tej prezentacji napisałam, że można też bezpośrednio pracować na GitHubie. GitHub to jest taka platforma dla programistów, na której można się też wymieniać kodami, różne fajne rzeczy robić. Okej, Krzysiu, dzięki za ten link dotyczący właśnie nagrań. No i OzaBot. Kilka osób, zawsze trudno mi ująć, jak było na skali, że 6 to była maks znajomości, natomiast tam było około 2, czyli gdzieś 1/3 osób zna to w miarę dobrze. OzaBoty znam od bardzo dawna, bo to były chyba jedne z pierwszych robocików, które zakupiłam w ramach programu miejskiego. Mam takie fajne miasto, że czasami można napisać wniosek i jest taki program wsparcia szkół w zakresie technologii. Za każdym razem pisałam, za każdym razem fajne rzeczy uzyskałam. No i były te ozobociki, było 6 ozobocików i to była świetna sprawa, że to była taka grupka ozobocików, dlatego że no mogłam na przykład zaprogramować taniec na tablecie. Do ozobotów są różnego rodzaju apki, które ekstra działają z Androidem, ale my tu nie mamy mówić dzisiaj o online, tylko mamy mówić o symulatorach generalnie samych, nie o rzeczywistości. W takim razie macie tutaj platformę OzoBlockly, która pozwala tworzyć program, ale niestety nie można tutaj tego programu sprawdzać. W sensie nie można przeprowadzać symulacji. Jedynie można go wgrać na OzoBota, który no, ten program wykona. Także generalnie nie jest to żaden symulator, no ale można poćwiczyć chociaż programowanie. Jak się wgrywało ten program? Ja pamiętam, jak wgrywaliśmy za pomocą dotykania OzoBotem ekranu, z tym, że żeby ten program się załadował, potrzeba było no generalnie, tak, mimo kalibracji właśnie, potrzeba było dużo uważności, bo jeśli się okazało, że ekran, jasność ekranu jest dosyć niska, to niestety program się nie wgrał. Pamiętam, że dosyć dużo było z tym problemów. A na żywo do dobra. Dziękuję bardzo, że propozycja jest. Dobra, mamy teraz, ale dla OzoBota mamy prawdziwy symulator. W zasadzie niedawno go odkryłam i ten symulator jest od znanej wam firmy, w której pracuje Rafał Mitkowski i Ania Świć.
I jestem pewna, że to dla wielu z Was, już Wam daję link, a później Wam pokażę, będzie zupełna nowość. Chciałam Was czymś zaskoczyć, bo bałam się, że wszystko, co Wam dzisiaj pokazuję, jest Wam znane. W związku z tym udostępnię ekran z naszym symulatorkiem. No i teraz oczekuję na czacie, kto znał, słuchajcie, takie wirtualne puzzle dla Ozobota. Przyznajcie się. Okej. Nikt nie pisze. No, czyżbym faktycznie szczeliła, że nie znaliście? To słuchajcie. Świetna sprawa. Chociaż jak poznałam te puzzle, a w ogóle słychać mnie i widać, bo tak troszeczkę czat przestał się przesuwać. Kiedyś... Czat pędzi jak pendolino. Aha, okej. Nie wiem czemu, Krzysiu... O, teraz. No. Dobra, nie wiem czemu mi się nie przesuwało. Okej. Bo przypomniał mi się jeden profesor, który kiedyś miał jakiś webinar i pochwalił się nam, że ten webinar prowadził chyba 20 minut, po czym zorientował się po 20 minutach, że po prostu nikt go nie widzi, nikt go nie słyszy. Nie miał żadnego kontaktu. Dobra, kilka osób zna, bardzo się... O nie, nawet nie kilka. Ojej, ale mam nadzieję, że na te, ile w tej chwili jest, 100 osób znajdą się takie, które nie znają. No to szybciutko i króciutko, bo jest 22, a jeszcze kilka rzeczy dla Was przygotowałam, plus chciałabym z Wami jeszcze porozmawiać na koniec. Zadania, które można sobie załadować i one są wtedy gotowe. A, i teraz droga do szkoły, w pracy mi się załadowały, a tu mi się nie chcą załadować. Okej. To już wiem, o co chodzi. W pracy widocznie oni używali tej przeglądarki, którą wcześniej użyła koleżanka. Słuchajcie, króciutko. Mamy różnego rodzaju trasy dla tych, co nie znali. I teraz jak mamy wzór, warto sobie taką trasę po prostu zbudować. Macie też możliwość klikania puzzli, które mają za zadanie zachęcić nas do stworzenia własnego rozwiązania. To jest taki pusty puzzle, w który później trzeba dołożyć odpowiednio inny puzzle, który spowoduje, że Ozobot się będzie poruszać. No generalnie sprawdzimy teraz, tu powinniśmy mieć tą drogę, okej. Okay. Tą drogę, nie. Słuchajcie, nie ten puzzle wziąłem. To trzeba zawsze kliknąć i dopiero później, jak klikniecie na niebieskim polu, Wam się ten puzzle pojawi, czyli powinniśmy to układać nieco inaczej. Nie będę tego układać, bo trochę dużo czasu mi minie. W zasadzie wczoraj miałam, nie wiem dlaczego mi to zniknęło, nawet w kasze się nie pojawia, z kasze się nie odtwarza, czyli generalnie wygląda na to, że to działa tylko jednorazowo i po zamknięciu przeglądarki po prostu już tego nie da, nie ma. Do tych puzzli z Ozobota możemy sobie pobrać, ale uwaga, trzeba sobie założyć konto, właśnie nauczymy dzieci programować scenariusze i te scenariusze są kompletnie offline'owe, czyli ja sobie tu założyłam to konto, jeśli nie jestem wylogowana, to powinnam Wam pokazać mniej więcej jak to wygląda. W każdym razie zamiast bawić się komputerami, dzieci dostają karty pracy, na których za pomocą kolorków rysują sobie jakąś drogę, puszczają tego ozobocika po drodze, no i ozobocik im jakieś tam zadanka wykonuje. A nie chcę się załadować, więc myślę, że to odpuścimy. Moi drodzy, o przepraszam bardzo, to nie jest ta prezentacja. Krzysiu mnie namówił, żeby było na szablonie, więc
Wracam tutaj do naszej prezentacji. Mamy Ozobotka. I teraz to jest ta niespodzianka, o której wam mówiłam, druga w zasadzie niespodzianka, mianowicie, że na Scratchu mamy, znaczy może niespodzianka dla niektórych, mamy rozszerzenie, które współpracuje z mikrobitem i pozwala nam ten mikrobit świetnie programować. Asia Panasewicz, którą na pewno doskonale znacie, przetłumaczyła karty, które znajdują się na platformie Code.org i na tych kartach są cztery rodzaje zadań. To jest stopy, rysowanie, tańczący mikrobit i mikrobit, który rusza do akcji. Za pomocą tych kart dzieci mogą sobie na Scratchu zrobić program, który po połączeniu oczywiście z komputera z mikrobitem zadziała. Ja nie będę tego pokazywać, bo do kart macie dostęp. Zareklamuję wam tylko stronę. Zmienię udostępnienie ekranu, na której zrobiłam sobie, znaczy zrobiłam, nie ja zrobiłam, tylko skorzystałam z gotowego programu, remiksując go, powiększę. Słuchajcie, wyścig. Wyścig, który można wyszukać, wpisując po prostu, jak w pasek adresu wpiszecie Scratch Meet Edu i wpiszecie w pasek wyszukiwania mikrobit. Oj, jeszcze M. To pokażę wam się wszystkie projekty związane z mikrobitem. Kilka sobie wgrałam, kilka przetestowałam, naprawdę są wspaniałe. Napiszcie, czy korzystaliście z tych gotowych projektów z mikrobitem, czy kiedykolwiek testowaliście je. Okej, patrzę. Dobra, nie, no i bardzo dobrze, to pokazuje, jak przetestować można ten świetny driving, a sterowanie po prostu, taka gra, sterowanie za pomocą mikrobita samochodami. Żeby to zadziałało, to troszeczkę więcej potrzeba zachodu niż połączenia w MakeCode z mikrobitem, dlatego że jeśli wgramy rozszerzenie do mikrobita, pokazuję jak to się robi, lewy dolny róg, wgrywacie połączenie do mikrobita, tak, ja już mam, więc nie będę wgrywać. To teraz widzicie, że mikrobita trzeba połączyć. Jak klikniemy w rozszerzenie mikrobita, widać ten wykrzyknik pomarańczowy. Jak klikniemy, to mi wyszuka, ale moi drodzy, to nie jest tak łatwo, że wyszukało. Mi wyszukało łatwo, bo bawiąc się wczoraj, po prostu sparowałam za pomocą Bluetootha mojego mikrobita. No i tak, to jest tylko na mikrobita działa. Także nie. No i teraz łączę. Musimy mieć włączonego, jak widzicie, Bluetootha i wszystko jest ok. Przejdź do edytora. No i teraz uwaga, tu widzicie, podłączyłam sobie mikrobita i teraz bawię się, uwaga. Klikam prawy i lewy, tak? Bo na razie nie ma żadnego tutaj problemu, bo cały czas jadę prosto, ale kurczę, nie sprawdziłam, gdzie tu się skręca. O, na B się skręca. Koniec. Zatrzymuję. Od razu wam wrzucę może też ten projekt, bo to jest fajna rzecz. Driving. Chociaż tak jak mówię, no w poście będzie. No i oczywiście jak przejrzymy, no to widzimy, że dla każdego tutaj duszka mamy odpowiednie klocki, losowe tutaj ustawienia. No i oczywiście ten crash, jak wpadnie na skałę.
Także no, wszystko jest na zasadzie testowania. I teraz, moi drodzy, ponieważ mówiłam, że może być problem z połączeniem tego mikrobita, w związku z tym, jeśli chcemy takiego mikrobita podłączyć, to mamy do tego gotową pomoc na stronie. Ja może tutaj kliknę jeszcze raz mikrobita i pokażę Wam, gdzie ten skrypt mikrobita jest, tylko sobie go rozłączę. O, tu mamy pomoc. I w pomocy dowiecie się szczegółowo, w jaki sposób zadziałać, żeby ten mikrobit nam się połączył. Czyli musimy zainstalować Scratch Link i nawet i po zainstalowaniu, aha, no tak, jak się tłumaczy na polski, to on się zawsze drapie po głowie, tak to jest. Dlatego się będzie drapać po głowie, bo ja Wam wrzuciłam projekt z zalogowanego mojego profilu, tak? Wrzucę Wam z niezalogowanego profilu. Przypuszczam, że jak wykasujecie ten edytor za slashem, to ten projekt po prostu Wam się pojawi. Ale sprawdzę, bo nie chcę Was tutaj wpuszczać malinę. Sprawdzę, czy mam rację w tym momencie. A nie mam racji, czyli trzeba wyszukać. OK, czyli trzeba wyszukać, tak jak mówiłam, mikrobit. Zaraz wyszukam, bo się wylogowałam. I Wam dam ten projekt. Dlatego słuchajcie, ja lubię tak informatykę, bo tu najbardziej wychodzi właśnie to, że człowiek popełnia, bo ojej, muszę się wylogować, że człowiek popełnia błędy i dzięki temu ta wiedza jego no, wzrośnie. Dobra, wyloguję się, żeby nie było, że dostaliście zły link. W zasadzie mogłam to też zrobić w innej przeglądarce. Wrzucam mikrobit. No i ten projekt mi się pojawia, ponieważ nie jestem zalogowany. No i tak jak mówiłam, jak się wykasuje editor, a ja też wykasowałam ten slash niepotrzebnie, to ten... Chyba że ja Wam remix pokazywałam. Dobra. Proszę bardzo, macie teraz gotowy, wszystko będzie działać. To jeszcze raz wrócę do tego, o czym Wam przed chwileczką mówiłam. Czyli do sprawdzenia, do instrukcji dotyczącej wgrania mikrobita, tak? Dobrze. Czyli tak, po wgraniu tego Scratch Link musimy go otworzyć, czyli uruchomić. I ten Scratch Link pokaże nam się tutaj na pasku zadań, na dole. Jeśli go nie ma, zresztą tu jest pokazane na ilustracji. Oczywiście musi być włączony Bluetooth. I dodatkowo, oprócz tego, musicie pobrać plik Scratch Mikrobit Hex. I ten plik po pobraniu, on jest spakowany, trzeba rozpakować. I taki rozpakowany plik, patrzę, czy Wam się pojawia? Pojawia mi się. Pokaż w folderze. No trochę Wam tu pokażę tych moich folderów. I po rozpakowaniu on wygląda w ten sposób. OK. Nie ma tu chyba żadnych danych osobowych, tak? Ale trochę śmietnik jest tych pobranych, więc wstydzę się. I ten mikrobit, ten program Hex musimy po prostu przerzucić na mikrobita. Ja może wejdę na pulpit, żebyście jednak za dużo tu nie oglądali, bo też mam ten plik Hex. O, on jest w tym miejscu. Widzicie? Scratch, myślnik, mikrobit, 1.2 hex. I to przerzucamy sobie na mikrobita. I jak sobie przerzucimy, to mamy już Scratch Link uruchomiony, przerzuciliśmy sobie plik hex i dzięki temu będziemy mogli sobie już nasz komputer
połączyć z mikrobitem. Nasz projekt, może nawet nie komputer, zacznie działać. Dobrze. To cóż, myślę, że tyle by było na temat rozszerzeń do Scratcha. Zmienię teraz ekran na prezentację. Myślę, że w dobrym czasie dzisiaj jesteśmy. OK. A, jeszcze jedno, bo mówiłam na temat rozszerzenia do Scratcha. Ktoś się pytał o Arduino, ale oczywiście tam jeszcze jest możliwość programowania Lego, no i Makey Makey. O Makey Makey dzisiaj nie będę mówić, bo też mówiła Beatka. Natomiast specjalistką od Makey Makey jest Asia, która też, o ile się nie mylę, miała webinar na ten temat. Makey Makey jest cudowne, zresztą pisaliście i sporo osób mówiło, że te Makey Makey zna w zadowalającym tutaj stopniu. Zjadę tylko na czat, żeby widzieć na koniec. Dobrze. W takim razie Tinkercad. Chyba najwięcej osób Tinkercada zna, natomiast mówiliście, że głównie używacie go do druku 3D. Ja też oczywiście od tego zaczynałam, ale później zobaczyłam, że no, jednak są fajniejsze rzeczy niż ten Tinkercad. W związku z tym wolałam skupić się na elektronice i popatrzeć, jak to wszystko będzie działać, no nie niszcząc tej elektroniki, no bo wiadomo, że co prawda te elementy, których używamy, nie są aż takie drogie, no ale niektóre wypasione już później ćwiczenia z materiałów, no troszeczkę już koszt nabijają. W związku z tym, co to jest istotne? W Tinkercadzie również można mieć konto prywatne i nauczycielskie. Macie symulator elektroniki nie tylko do mikrobita, ale też właśnie do Arduino. Arduino kiedyś prowadziła świetne spotkanie Basia Halska i przypominam sobie, to chyba było w marcu w zeszłym roku, że ten webinar trwał 3 godziny albo i dłużej. W sumie nawet nie ona prowadziła, tylko jej kolega, ale oczywiście Basia to wszystko zorganizowała. Także no Arduino nie jesteśmy w stanie absolutnie tutaj nawet dobrze zacząć. Ja mogę tylko pokazać, gdzie znaleźć te ćwiczenia dotyczące płytki Arduino. No i Tinkercad oczywiście zapisuje automatycznie nasze projekty w chmurze. To takie tutaj ogólne rzeczy. Jak widzicie tu na prezentacji mam też już stworzone różnego rodzaju klasy. Też z tym Piotrkiem, który stwierdził, że on kocha po prostu Tinkercada, bo jak zobaczy, jakie fajne rzeczy można robić, to bardzo mu się to spodobało. Natomiast my z tą czwartą klasą zajmowaliśmy się głównie drukiem 3D. Co tutaj polecam? No przede wszystkim polecam wam materiały Centrum Szkoleniowe. No i tutaj mamy obwody. Ja sobie regularnie przeglądam te obwody, patrzę co i jak, bo każdy tutaj z tych obwodów można sobie ściągnąć jako ćwiczenie, można sobie przetestować i zrobić symulację. Za chwileczkę to pokażę. Co jeszcze? Zajęcia, bardzo łatwy sposób można dodać. Nazwa zajęć, klasa lub wiek, czyli chodzi o dokładanie konkretnych klas. Projekty, w których pokazują nam się to, co zrobiliśmy ostatnio i tu bym chciała wam pokazać właśnie to, co sobie zrobiłam. Ale oczywiście na podstawie samouczka, czyli miernik, symulator temperatury oświetlenia. Działa to po prostu doskonale i naprawdę wywołuje w dzieciach efekt wow. Co prawda oni nie zaświecają fizycznie lampy w sali, tylko robią to na innej zasadzie.
Temperatura i oświetlenie. Oczywiście urucham symulację po kliknięciu uruchomienia symulacji. Pojawiają nam się tutaj dwie plansze pod spodem, troszeczkę Wam powiększę. No i teraz na tej planszy macie temperaturę i oświetlenie, tak? Na jednej i na drugiej. To zadziałało od razu, a to prawdopodobnie jest tak. To jest zaprogramowane na kliknięcie przycisku A. Zatrzymam i zobaczcie, można podejrzeć sobie kod. No i tu macie wykres słupkowy, poziom oświetlenia na tych LEDach. Natomiast jeśli chodzi o temperaturę, o właśnie jeszcze bardzo ważna sprawa, jeśli klikniemy sobie w dowolny podzespół, to ten podzespół nam się podświetla, pojawia się jego nazwa, można oczywiście zmienić jeszcze jego wygląd, na przykład na niebieski. Można oczywiście zamiast bloków korzystać z tekstu, ale wtedy oczywiście pojawia nam się komunikat, że niby stracimy to wszystko. W każdej chwili można przejść z powrotem, więc nie jest to naprawdę straszne. Taki projekt oczywiście można pobrać, można go sobie wgrać później na mikrobita na zasadzie przeciągania, no i on na pewno zadziała. Wyślij do, to jest w formie nie projektu HEX, tylko w formie PNG, czyli pojawia nam się obrazek tego projektu. Ja bardzo Was zachęcam do tego, żebyście spędzili nad tymi obwodami na Tinkercadzie trochę czasu. Tu Krzysiu widzę wrzucił wszystko. No i przede wszystkim też po przećwiczeniu tego wszystkiego założyli dzieciom konta. Naprawdę warto, zaczynamy od podstawowych rzeczy, tak na przykład jak cyfrowy dialog, chyba tam konkretnie Asia Panasewicz pokazywała, jak się robi kartkę, która gra po otwieraniu jakimiś życzeniami urodzinowymi lub bożonarodzeniowymi, to wszystko idzie przetestować najpierw na symulatorach. Dobrze, to zmienimy ekran, bo zostało nam 7 minut. Tak, bardzo fajnie, Roman, że z Udemy. Jak prowadziłam kiedyś takie kursy dla karotek popularnie mówiąc, to bardzo polecałam kursy Udemy i Coursera. Nie wiem, czy też Coursera znasz. No, to są portale, na których kursy są mega też wypasione, ale można niestety trafić też na nieciekawe, dlatego zawsze polecam, żeby sprawdzić sobie opinię dotyczącą tych kursów. No i przede wszystkim szukać kursów, które są w promocyjnych cenach. No to Coursera za chwileczkę wrzucę. To są portale, na których wrzucają kursy ludzie, no fachowcy. O, Coursera tak wygląda. I generalnie przepraszam Was, że ja się tak tutaj na bok jakby poruszam, ale ja znając tych, co tworzą kursy dla Coursery, zobaczcie, skąd oni pochodzą. Stanford chociażby, znany uniwersytet, Polish English w tej chwili użyłem. Dobra. Możecie popatrzeć. I tak się, tak samo się tutaj wyszukuje kursy jak w tych na Udemy. A na Udemy nieraz z 200 zł można zejść do zera praktycznie, prawda? Dobrze, to słuchajcie, a troszeczkę na bok znowu pojechałam, więc zaczynamy. Kończymy już naszą prezentację. Skończyliśmy na Tinkercadzie. Projekt obwodu już pokazałam. No i oczywiście ostatnia rzecz,
która tutaj w zasadzie przeze mnie odkryta została niedawno. To są symulatory online dla różnego rodzaju właśnie zestawów mechatronicznych, między innymi dla Microbita. I tu za chwileczkę, ale może najpierw wrzucę wam link, żebyście sobie sprawdzili, cóż to takiego jest. Emulator online do Microbita. Zauważcie, o świetnie, tak, tak, a widzisz, a ja nie znałam, Roman, że tam jest cała właśnie, cały dział Akademia Robotyki od Podstaw, super, dzięki, właśnie na to, co napisał Roman, liczę, żebyście też rzucali linki. Ja rozumiem, Krzysztofie, jeśli gdzieś tam jesteś, mój dobry duchu, że te wszystkie linki zostaną z nami, tak? Dobrze, no to słuchajcie, ostatnia rzecz dla was na dzisiaj. Oczywiście znowu można na polski, ale nie polecam, dlatego że później jest trudno z tym programowaniem, bo komendy są po angielsku. Za to można zamknąć sobie reklamę, która nas namiętnie tutaj próbuje. No interested, ok. No i teraz jak sprawić, żeby zamiast pytania naszej mnie pojawił się Microbit. Po prostu należy dać komendę jak w Pythonie. Moment. Muszę to usunąć. Jest. W Pythonie macie from Microbit. O, widzicie? To chciałam wam pokazać, że jak tłumaczę z polskiego, to niestety głupoty mi wychodzą. From Microbit import. Tak macie from Tartar import, tak mamy from Microbit import. No i teraz, jak sobie rozwinę, pojawia mi się Microbit. I teraz, mogąc programować w Pythonie, mogę jednocześnie sobie testować to wszystko na płytce. Tutaj ten link ma rozszerzenie gdzieś tam. UK, dlatego Iwona, że tak? Na czacie jest nie widać. Aha, okej, okay, nie wrzuciłam strony, dzięki. Okej, okay. Zmień ekran. Proszę bardzo. Powiększę troszeczkę. Microbit, nie wiem, czy kiedykolwiek słyszeliście, był projektem, który został za darmo ofiarowany uczniom klas czwartych w Wielkiej Brytanii. Ten taki Microbit jeden kosztował 2 funty i telewizja BBC zaangażowała się w ten projekt i dzięki temu już od 8 lat dzieciaki w Anglii po prostu miały możliwość testowania takich Microbitów. Dobrze, no niestety czas nam się praktycznie skończył, w związku z tym ja zmienię ekran do końcowych już tutaj slajdów, dlatego że na koniec powinny być rzeczy optymistyczne i Krzyś mi tutaj sugerował, żeby troszeczkę was pobudzić do działania. Tutaj te linki, o których mówiłam, będą na blogu, który przedstawiam w tej chwili. Tam są, jest też kilka postów związanych z mechatroniką, między innymi właśnie w ramach tutaj programu takiego olbrzymiego Centrum Mistrzostwa Informatycznego. No, bawiłam się tym Arduino, robiłam sobie właśnie na wyświetlaczu różnego rodzaju napisy. To wszystko znajdziecie w samouczkach na Tinkercadzie. Natomiast ja zawsze polecam naukę przez tworzenie, przez zabawę. Ja jestem takim dosyć niestandardowym belfrem, dlatego że no podstawa wiadomo, programowa jest dla nas no takim wyznacznikiem naszej pracy, ale ona nas nie określa, ona nie określa nam sposobu, jak tą podstawę będziemy realizować. Ja zawsze stawiam na tworzenie, na zabawę i z tym, co mówił tutaj Seymour Papert,
Nic naprawdę ważnego nie działa od razu dobrze, a najlepsza lekcja, jaką możemy udzielić naszym uczniom, to pokazanie im, jak sami się uczymy. Dlatego ja się podjęłam też prowadzenia tego webinaru, mimo że nie lubię prowadzić webinarów w tłumie i jak nie widzę ludzi, wolałabym robić to warsztatowo, gdzie mogę obejrzeć twarze i ten kontakt jest bliższy. Mam nadzieję, że wynieśliście coś z tego webinaru.